Siemanko, wędkarz sobie z Pinki. Witam Was po raz kolejny. Tym razem nie z nadwody, ale jadę nad wodę. Słuchajcie, szybka akcja dzisiaj po pracy. W zeszły weekend nie miałem możliwości wędkować. W ten weekend nie będę miał możliwości wędkować i za dwa tygodnie też nie będę miał możliwości wędkować, więc wykorzystuję ten moment, kiedy mam teraz, żeby szybko skoczyć sobie na rybki. Coś może połowić. Dzisiaj wieje jak jasna cholera, wiatr jest zachodni, więc taki, który najbardziej uprzykrza życie wędkarzem we Wrocławiu, bo idzie wzdłuż Ody. Dodatkowo jeszcze kolejne warunki niesprzyjające to są takie, że ostatnio Odę praktycznie płynie błoto, więc w ten weekend w sumie nawet nie żałuję, że nie byłem na rybach, bo praktycznie wszyscy, którzy byli, to albo nie połowili, albo naprawdę bardzo dobne. Mówię tutaj o odżywych kanałach. Więc postanowiłem skoczyć na jakąś wodę stojącą i tak zastanawiałem się, kurczę, gdzie tu skoczyć, bo tak naprawdę tak za wiele miejsc, żeby usiąść z tego zachodniego brzegu, żeby ten wiatr wiał w plecy, nie ma. A też z drugiej strony nie chcę przebijać się przez całe centrum miasta i tracić godzinę na dojazd na miejsce, zwłaszcza, że zostanie mi tak naprawdę może 3-4 godziny na łowienie. Także postanowiłem, że jadę na Cegienie Stabowisko, miejsce, gdzie byłem jeszcze w tym roku połowić w sumie chyba dwa razy. Raz z jednego wypadu macie film, także zobaczymy, czy tam jakieś miejsce znajdzie się dla mnie i spróbujemy na szybciutko dzisiaj metod feder i spróbujemy do właśnie takiego szkarpika, może linka, zobaczymy, może jakiś inny bonusik będzie. No, troszkę tu zarosło, kurczę, od wiosny. Idziemy. Dobra, słuchajcie, operacja szybki desant. Jestem, jak zobaczycie, w tym samym miejscu, w którym mówiłem tutaj taką wczesną wiosną, czyli jestem na zachodnim brzegu. Tam są takie te stanowiska najbardziej oblegane, te pomosty, ale nie chcę tam siedzieć, raz, że będzie wiało, a dwa, że tam zawsze jakaś obstawiona jakąś żuleką. No i co, a za tymi krzakami jest taki cypelek i tu jest ciągnie się taka grobla, tak jak wam mówiłem. Ja w tą groblę będę celować, tak jak wam wspominałem, szybko metod feder, bo nie mam dużo czasu, nie mam czasu bawić się z rybakami. Albo coś wpadnie, albo przesiedzę sobie tutaj po prostu i tyle. Widzicie, pogoda całkiem fajna jest teraz, znaczy ładnie to wygląda, ale wieje jak skurczybyk. Natomiast tutaj, tak jak wam wspominałem, mamy blok, który osłania nas. Jest tutaj taka skarpa i wszystko jest w krzakach i drzewach, więc na spokojnie sobie tutaj posiedzę do wieczora. Mam nadzieję tylko, że komary się nie aktywują i mnie nie zjedzą. A czy coś się uda złowić? No to zobaczymy. No i widzę, że od czasu, kiedy tutaj byłem ostatnio, to ktoś próbował sobie trochę ustabilizować to stanowisko. Taki, no nie powiem, że pomost, ale takie miejsce, gdzie można oprzeć te nóżki od krzesełka. Pomoże dzisiaj. No ostatnio mam szczęście wędrować śladami resztek ryb, ale tu akurat przed chwilą widziałem kota, więc tu akurat pośrednio, tylko człowiek może być winny, bo tu tak on złowił, ale widziałem przed chwilą, tu siedział kot i pewnie połaszował te resztki. Słuchajcie, jedna wędka już w wodzie. Długo muszę sobie jeszcze przerobić z Peltwaglera na długą metodę. Tą pierwszą rzuciłem tutaj tak na około 30 metr, bo tu jest taki pierwszy duży spadek się kończy. Tak mniej więcej na wprost, a drugą będę, tą przerabiam, będę troszeczkę na lewo, tak w kierunku tego wypłucenia, które idzie za tym cyplem, takim wystającym. Nie wiem, ile jestem w stanie sięgnąć, 50-60 metrów, zobaczymy. Tam sobie zaklipuję i będziemy tam na takiej płytszej, wystającej wodzie wypatrywać za tymi okazami. A druga mówię tutaj, jak nie, to będziemy pływać pod brzegiem, pod ścinkami, zobaczymy, co z tego wyniknie. Mam nad sobą drzewa, więc takiego przykucu muszę tutaj wyjść metr do przodu, żeby nie zahaczyć. Ale widzę, że tu leciało, tak 50, chyba 5-60 metr, to jest tak mniej więcej tyle, jak klipowałem. Jak się patrzyłem, to właśnie koło ta 56 metra, jak sprawdzałem na diperze, to jest to miejsce, gdzie już robi się ta stara grobla. Gdzie jest taka wypłycenie, na którym tutaj by mogło stać. Więc słuchajcie, nie ma co tutaj omawiać jakiejś wielkiej taktyki. Mam, zaraz sprawdzę, ile kurczę. 3,5, może 4 godziny łowienia. Myślę, że raczej bliżej 3,5, więc tutaj nie ma co za bardzo kombinować. Albo się sprawdzi, albo się nie sprawdzi. Tak jak wam wspominałem w poprzednim filmie, to jest taki stawik miejski na peryferiach Wrocławia, na takiej dzielnicy już, można powiedzieć, przy samym końcu Wrocławia. Dookoła są domki, różnego rodzaju niewysokie bloki. To jest stara żwirownia, więc jest tu dosyć głęboko, chyba miejscami do 6 metrów, jak pamięć mnie nie myli. Właśnie w tamtej okolicy, ale też no, nie jest równe, bo tak jak wiecie, jak to w żwirowni, jak się nabrało, tak to było. Teraz jest to pod opieką jednego z wrocławskich kół. No jest to regularnie zarybiane, są fajne rybki, są tu bardzo duże karpie, jest tu dużo małego karpia, jakiegoś lina, leszcza, płoci, drapieżnika, tak? Także naprawdę każda ryba jest. Zobaczymy, moim celem pewnie będą głównie mówię, liny i te niewielkie karpie. Może trafi się jakiś bonus, fajnie by było, ale za bardzo się nie nastawiam.
Jestem tu, bo szczerze mówiąc, zbytnich alternatyw na dzień dzisiejszy nie miałem. Co prawda i tak jest to kawałek ode mnie, ale wiem, że tu jest ta zachodnia strona, zachodni brzeg tutaj wziął górę. No i byłem tutaj na wiosnę, ja obiecałem sobie, że przyjadę jeszcze tu, jak się zrobi cieplej, właśnie za tym linem, za karpiem. Jest okazja, tak naprawdę jakbym miał cały dzień, jakbym pojechał z rana standardowo na ryby, to pewnie celowałbym w jakieś ciekawsze miejsce, pewnie jakieś poza miastem, na jakąś dziką wodę, ale mam chwilę czasu, to metoda tak samo szybka, raz, dwa, trzy, bez żadnego kombinowania, szybko rozkładam się, już w domu przygotowałem sobie zanętę, tu mam zanętę, to jest to, co ostatnim razem miałem, miks paletów od Fenixa, zaczynając od tego standardowego sticky paletu przez nowości w tym roku, czyli to jest o smaku kukurydziano-orzechowym i ten zielony to jest green betaine, czerwone kawałki, które tutaj będziecie widzieć, to są też kawałki pieczywka fluo, które dodałem. No i co? Próbujemy, słuchajcie, bez żadnego wydziwiania. Albo będzie, albo nie będzie. Już jest pierwsze branie, słuchajcie. Jest rybka jakaś konkretniejsza. Jakiś pewnie sportowy karpik. Karpik albo linek. Karpik. Aj, puścił, kurde, pod całym brzegiem, ach. Cóż. Ach, szkoda, no ale niech te ryby też mają szansę. Taki karpik, myślę, że z 2 kilo może. Szkoda, kurczę, bo się jeszcze okaże, że to będzie jedna ryba wyjazdu. No ale nic, nie tracę nadziei, mówimy dalej. Także widzicie, miałem swoją szansę, ale ją spartoliłem. No ale nic, może jeszcze coś poprawię, zobaczymy. Tam to był dopiero drugi rzut, więc jeszcze chwilę czasu mam. Zobaczymy, może jeszcze uda się coś ulowić. O, zabieram długą wędkę, słuchajcie. Wcześniej, kiedy ściągałem, znowu na tej bliższej linii. Chyba znowu jakiś karpik. I znowu się spięło pod całym brzegiem. Kurczę, ale ten tu był naprawdę jakiś mały, ale wariat. Ale fajne te karpiki są tutaj, takie waleczne. No przynajmniej nie idą jak szmata. Tak, może nawet z takimi bączkami troszkę się pobawić. Na razie przegrywam, 0,2, tak? Ale mam nadzieję, że coś się da jeszcze wyciągnąć. No i nie ukrywam, że fajnie byłoby coś większego zrobić, chociaż takiego, nie wiem, ze 3-5 kilo. Po cichu liczę na lina, bo szczerze mówiąc liny mnie bardziej interesują, aniżeli karpie. No ale na tym piazu około 30 którymś metrze, na którym mówię, ta prawa wędka, dwa brania już były, dwa karpiki, więc myślę, że spięły się pod brzegiem i liczę po cichu, że jeszcze coś tam się wkręci. O, właśnie chciałem przestawić kamerę. No to kolejne branie, patrzcie. Nie wiem, czy to będzie teraz widać, ale chyba coś będzie. Jest, w końcu, do 3 razy sztuka. Jest bączek. Taki, kurczę, słuchajcie. Tegoroczne zajebianie pewnie. Jaki malutki. Proszę. Zahaczył się. Taki, kurczę, bączek nieduży. Taki, słuchajcie, o. Malutki bączek. No, 1, 2. Udało się. Uciekaj. W tle słyszycie pewnie dzieciaki, które bawią się pod blokiem. Taki miejski klimacik, ale fajnie, że takie miejsca są, że można przyjechać. Trochę pobawić się, połowić. I kolejne branko. Znowu ta prawa wędka i krótsza linia. Oj, puściło. Jest cała masa tej małej ryby, małego karpia, no ale tak jak mówię, no nie chodzi mi o to, żeby ćwiczyć tutaj karpie po 20-30 cm. Chciałbym zrobić jakąś jedną konkretniejszą rybkę. No ale ważne, że coś się dzieje. To nie jest tak, że siedzę przez kilka godzin i wpatruję się w kija, które się nie uginają, a to przynajmniej te ugięcia są całkiem fajne. Może jeszcze coś większego się... O, znowu widzicie, może coś większego się znowu uwiesi. No ten mam wrażenie, jakby był ciutkę większy. Ale może tylko moje wrażenia, to jakiś mały wariat jest. O, i teraz znowu puścił. Sami widzicie, kurczę, nie wiem co jest, nie wiem o co tutaj chodzi, przypony takie jak zawsze, dumbbellsa nie ma, no festiwal nieskuteczności na razie, no ale jeszcze trochę czasu, nie przejmuję się tym wcale, gdyby to były zawody, pewnie bym się denerwował, ale sobie z zawodami dałem spokój.
to był żółty. Co akurat teraz wziął, więc spróbujemy znowu na żółtego. W tej prawej ręce mam pomarańczowego Nabesa, na tej lewej żółtego. No i znowu puściło. Nie wiem. Nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi. Są to nieduże ryby, słuchajcie. No to nawet nie wiem, czy to był karp. Nie, patrzcie. Znowu napręża, poluzowuje. No jestem jakaś rybka. Nawet nie będę zacinać, żeby nie było tak, że wyrywam z pyska, tylko powolutku podholuję sobie. No i zobaczymy, czy się uda. On od razu idą do powierzchni. Jakby zaraz przejdzie przez długą żółkę. Nawet słuchajcie, nie ma jak holować za bardzo wędką, bo to można samym kołowrotkiem tak naprawdę. No i puść. Może hak za duży? No nie wiem, no kurczę, ten hak to mam, sami zobaczcie jaki on jest. Nie pamiętam, chyba to jest 16 czy 14. No bez przesady, kurczę, no nie łowię płotki zimą. Już tam siedzi, ale znowu pewnie. O, nawet. Nie wiem, co mam powiedzieć. No i słuchajcie, ten dzisiejszy odcinek to powinien być nie wędkarstwo bez spinki, tylko wędkarstwo ze spinką. Festiwal nieskuteczności i jak nie łowić ryby, no ale no co zrobić, słuchajcie, no nie robię nic innego jak zazwyczaj. Te karpyki są małe, nie wiem, czy one są jeszcze tak pokute, czy mają takie delikatne te pyski, czy o co chodzi, no ale z drugiej strony, no mówię, no też fajnie, że coś się dzieje, ale liczę na coś ciutka chociaż większego. Ale z drugiej strony, jak byłem w Galowicach, no to jednak nawet mniej szybki udawało się wyciągać, także coś tu, kurczę, jest na rzeczy. Nie wiem, czy to bardziej by się nie nadawało przyjechać z klasykiem i z jakąś zanętą, trochę z grubszą frakcją i kukurydzę założyć. Czy to nie byłoby lepsze rozwiązanie? Zresztą jak widzicie, co można powiedzieć, przynęty tutaj czy zanęty są skuteczne, tylko wędkarz nie jest skuteczny, co się skurczę nie tak z wędkarzem. Zrobimy sobie małą zmianę, słuchajcie. Zmienię ten duży podajnik na mały. Może to coś zmieni. Czasami jest tak, że te większe ryby są cwane i nie chcą reagować na ten duży podajnik. No i teraz też puściła. Specjalnie wstawię ten odcinek, żeby wam pokazać, że jak to wygląda, że nie tylko zawsze te rybki wpadają jedna za drugą, a czasami jest taki dzień jak dzisiaj. I napiszcie proszę, co waszym zdaniem robi źle. Jest branie, znowu na dystansie. Teraz zrobimy inaczej. Teraz spróbujemy sobie przyciąć. Tak jak się nie powinno robić. Może trzeba je jeszcze bardziej wcinać. Nie wiem, już nie mam pomysłu. Może mamy te twarde pyski, takie twarde, że właśnie się nie wbija. Tak jak, o, i puściło znowu. No i kurde, bądź tu mądry. No naprawdę, nie mam pomysłu. Albo te ryby spadają od razu, albo chwilę po zacięciu, jak mam je na haku. Nie mam pojęcia, co tu jest nie tak. Pierwszy raz mam taką sytuację, szczerze mówiąc. Cześć, hej. Spróbuję sobie pod brzegiem tu jeszcze. Bo tego nie łowiłem. A może pod wieczór te rybki tu jakoś podejdą. Fajną, kurde, nie wiem, gdzie to. O, i spadło. No tak za każdym razem. Ale fajny, podobnie, ona ma ten dolnik taki bez. Trochę teraz przyciąłem mocniej i zobaczymy. I teraz pewnie też się zaraz zepnie. No i puściło, no i zacząłem sobie łowić tutaj przy brzegu, tak na, nie wiem, może 10-15 metrze. Zaklipowałem, licząc, że może po wieczór ta rybka podejdzie bliżej. Zmieniłem też sobie te łaftersy na takie naprawdę malutkie, mini. Nie wiem, no może dlatego, że właśnie te ryby łapią samego łaftersa, no ale też dziwne to jest, bo kurczę, aż mnie to dziwi, żebym tyle holował je na samym łaftersie w pysku, to trochę niemożliwe. Coś robi nie tak, nie wiem co, jak mówię, jak żyli wiecie, macie pomysły, to napiszcie. Ja jeszcze posiedzę, może nie wiem, z pół godzinki, może do godzinki. Już się powoli robi ciemno. Trzeba nie zawijać się do domku. Dzisiaj, jak widać, dzień no nieskuteczności. Ten mały łaftek, słuchajcie, w ogóle nie działa. Myślałem, że on tutaj troszeczkę
jakby nie patrzeć, wyselekcjonuje, tak, i pozwoli tym rybom połknąć ten haczyk, ale widzę, że w ogóle nie działa. Także wrócimy sobie do tego, od czego zaczęliśmy, normalnego, standardowego, wyjęłaś standardowego łowtersa, takiego 6 mm i duży podajnik. Patrzcie. Kurde, przy brzegu wziął i spiął się. Akurat popatrzyłem się chwilę na telefon. Jak zawsze. Tyle czasu i nic. I chwila rzucić okiem na telefon i... Ech. Patrzcie znowu. I pod brzegiem znowu. Taki mały bączek wziął przy brzegu. Wszystko tego typu kajpiki malutkie. Drugi dopiero na brzegu, wszystkie praktycznie spinka. Patrzcie znowu. Ten już kapkę większy. No. Tyle kapka większy, czy też nic jakiegoś specjalnego. Teraz wam go pokażę. Kapkę większy, chociaż też do okazu tu mu jeszcze troszeczkę brakuje. No ale jest chyba największa ryba dzisiaj, jakby nie patrzeć. O, i patrzcie, długą wędkę bierze. Szybko tego wypuszczamy. Się odpaliły, kurczę. Na szczęście mam go tutaj. Mam tą wędkę zablokowaną, ale patrzcie, co się dzieje. Tak zawsze, jak nic, to nic, a jak bierze, to bierze. Dlatego te blokady z gór się przydają, tak? Już raz mi tak wędkę taki dziku zabrał. Jak pamiętacie, byłem nad dziką wodą, to musiałem za wędką tą skakać. Tak, ten też maluszek. Taki maluszek. To właśnie to one. Nie mogło połknąć tutaj tego przyponu, tego haczyka. I tak jak myślałem, na koniec dnia znowu się aktywowały. One od razu idą do powierzchni z tej głębokiej wody, z tych 5 metrów. Praktycznie te karpie idą od razu do powierzchni, co jest dosyć dziwne, bo te karpie zazwyczaj, to wiecie, lubią murować. O! Teraz taki. No i od razu branie po zarzuceniu. Mówienie, słuchajcie, kurczę, jak na jakieś maślance. Tylko rozmiar ryb nie jest ten. Proszę, kolejny. No i słuchajcie, kolejny taki bączek. Wraca do wody i jeszcze może jakiegoś odłowimy. Kolejny. Że się dziady nie boją, kurde. Pod samą żółkę im podchodzą. Siu! Siu! No i słuchajcie, moi kochani, tak jak samochód zaczynaliśmy, tak samochodu będę kończyć. No cóż, jaki koniec każdy widzi. No widzieliście, była masa brań. Wszystko to były te mniejsze karpiki. Myślę, że pośród nich jeszcze była taka drobnica, która nie była w stanie po prostu przechwycić tego łowtersa. No i co, tak jak mówię, kilkadziesiąt brań, z czego tak naprawdę tylko może, nie wiem, ze 30% udało mi się wyciągnąć, także... I szczerze mówiąc, jak na początku myślałem, że coś jest nie tak z tym zestawem, to potem, po tej długim okresie, kiedy nie mogłem tej ryby wyciągnąć, mówiłem dokładnie tak samo. Nie zmieniłem naprawdę nic i te ryby dało się wyciągnąć, także... Teraz to już sam tak naprawdę nie wiem, o co chodzi i dlaczego tak, a nie inaczej. Tak czy inaczej, ja jestem zadowolony, że dzisiaj po pracy udało mi się wyskoczyć na chwilę nad wodę, nad rybki. Oczywiście, słuchajcie, takie karpie jak dłonie, to nie jest szczyt moich ambicji i tego, co chciałbym mówić, ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Odra i okoliczności pogodowe sprawiły, że zawitałem tutaj. Na pewno jak troszeczkę się uspokoi, będzie można łowić na odrze albo na jakichś innych zbiornikach, to będę chciał wrócić na dziką wodę, na datodę, no i pokazać wam, no myślę, że ambitniejsze miejsca aniżeli ten staw na Stabowicach. No a tak czy inaczej, tak jak mówię, fajnie, wracam do domu, jest, słuchajcie, za 15:10. Plusem jest to, że tak jak mówię, ta metoda szybko, łatwa i przyjemna. Wracam, nie jestem upaćkany w tych robakach, w glinie szybko się przepakowuje, można wyczyścić się i spać i jutro do roboty. Także jeżeli wam się podobało, zostawcie proszę łapkę w górę, a jeżeli jesteście ciekawi kolejnych filmów z innych fajniejszych wód, myślę, z fajniejszymi rybami, to zachęcam was do subskrypcji. Także dziękuję, do zobaczenia, cześć nad wodą.
Thank you.